Cześć, tu Hipitero i witam wszystkich w serii Nasze Piłkarskie Nadzieje. Tutaj będę starał się Wam przybliżyć sylwetki piłkarzy, którzy mają szansę w przyszłości stanowić o sile naszej reprezentacji w piłce nożnej. Na pierwszy ogień idzie dziś zawodnik Jagiellonii Białystok, Karol Świderski. Karol Świderski urodził się 23 stycznia 1997 roku w Rawiczu, miejscowości oddalonej około 250 km na zachód od Łodzi. Występuje aktualnie w białostockiej Jagiellonii, do której przyszedł latem 2014 roku z uczniowskiego klubu sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Z tego samego ośrodka, z którego wywodzą się m.in. były piłkarz Jagi Maciek Makuszewski oraz obecny jej goalkeeper Krzysztof Baran. Karol to napastnik, ale ta pozycja figuruje tylko w oficjalnych skarbach kibica. Popularny Świder grywał już również na skrzydłach oraz na pozycji podwieszonego napastnika. Jego umiejętność gry na kilku pozycjach wywodzi się z nieprzeciętnego przeglądu pola, niezłego przyspieszenia oraz świetnej lewej nogi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Przejdźmy na boisko. Wychowanek Rawi Rawicz swój debiut w Ekstraklasie zaliczył 23 sierpnia 2014 roku, kiedy miał 17 lat. Pojawił się wówczas w doliczonym czasie gry drugiej połowy w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Jagiellonia przegrała to spotkanie 1-3, a Karol swoim minutowym występem może traktować tę porażkę jako wstęp do ciekawej kariery na poziomie seniorskim. Ta minuta ciągnęła się za nastoletnim napastnikiem aż do 1 marca i meczu z Koroną Kielce. Na to spotkanie przypada również debiut Świderskiego w wyjściowym składzie. Wyszedł na boisko jako lewoskrzydłowy, dostał szansę w pierwszej połowie i jej nie zmarnował. Mimo zaledwie 45 minut gry, był wyróżniającym się zawodnikiem słabo wyglądającej Jagiellonii. Zaimponował kibicom swoją determinacją i pewnie gdyby miał za sobą dwa mecze doświadczenia więcej, to skończyłby te spotkanie z bramką na koncie. Zabrakło zimnej krwi, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Pierwsza bramka Świdra w Ekstraklasie to 3 czerwca 2015 roku. Mecz w Szczecinie z Pogonią i zakończenie pięknej akcji Niki Dżalamidze strzałem głową do siatki. Na tablicy wyników 3-1, Jaga w pucharach. Po meczu z Pogonią przyszedł czas na wielki finał sezonu i szalony mecz z Lechią Gdańsk, zakończony zwycięstwem 4-2. Karolowi udało się w trakcie występu trwającego 22 minuty zaliczyć asystę. Pierwszy sezon w Ekstraklasie naszej nadziei to 7 występów, 1 bramka i 2 asysty. Całkiem nieźle. Sezon 15-16 Jagiellonia rozpoczęła bardzo szybko, bo od meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy na Litwie z Krójoją. Karol nie musiał długo czekać na swój moment. 80. minuta, wynik 0-0, na boisku pojawia się ostatnia nadzieja białostockiej drużyny. Tak zaczyna się nowy sezon. Czego chcieć więcej? Kolejnej bramki w meczu rewanżowym oczywiście. Tak strzela piłkarz z Rawicza. Piękny wolej i Jagiellonia jest na dobrej drodze do awansu. Świetny start w Lidze Europy został trochę zahamowany przez rozpoczęcie Ekstraklasy. Jednak poza europejskimi pucharami jest jeszcze nasz Puchar Polski. Karol najwyraźniej pokochał granie w pucharach, gdyż w meczu z Pogonią Szczecin popisał się nie lada uderzeniem. Ciężko pozostać obojętnym przy takim strzale. Od razu można stawiać tutaj porównania do najlepszych piłkarzy świata. Liga to czas mieszanej formy Jagiellonii, co odbiło się również na liczbach Karola. Mimo tego udało mu się przed przerwą zimową zanotować jeszcze 2 trafienia. Spod Beskidziem oraz Zagłębiem. Oba spotkania odbyły się na wyjazdach. Jak spisuje się nasza nadzieja z orzełkiem na piersi? 4 występy w kadrze U18 i 4 bramki. W drużynie do lat 19 skuteczność została zachowana i w 3 meczach piłka po strzałach Świdra wpadała do siatki 3-krotnie. Szczególnie te 3 bramki w kadrze U19 mają swoje znaczenie, gdyż zostały strzelone w ważnym turnieju eliminacyjnym do Euro U19. Piłkarz z Rawicza trafił odpowiednio po razie Bułgarom, Cypryjczykom i Luksemburczykom. W ostatnim grupowym spotkaniu z Luksemburgiem były piłkarz UKS SMS Łódź dostąpił również zaszczytu bycia kapitanem. W sumie Polska zdobyła 7 punktów, wygrała swoją grupę, a Karol wraz z Bartkiem Drągowskim mogli zadowoleni wracać na Podlasie. Czy Karol dostanie powołanie na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które w 2017 roku odbędą się w naszym kraju? Transfer zagraniczny? Obecnie nie ma takiego tematu, gdyż do 2019 roku została przedłużona umowa z Jagiellonią. Jednakże kto wie, może za rok, za 2, Karol będzie na liście skautów czołowych lig europejskich.